Witam bardzo serdecznie, Maciek Binert. Dzisiaj odpowiem na pytanie zawarte w komentarzu, a brzmiało ono mniej więcej tak, czy się wybieram na jakieś manifestacje. Wszystko jedno, czy za, czy przeciwko, czy w ogóle mam zamiar brać udział w jakichś najbliższych manifestacjach. I od razu odpowiadam, że nie, dlatego że nie widzę takiego powodu. Wszystko wygląda stabilnie, także cała sytuacja, biorąc tak zupełnie tą na chłodno, no to co, nie mamy bezrobocia, mamy nadwyżkę budżetową, jeśli chodzi o funkcjonowanie kraju takie wewnętrzne. Mamy stabilny kraj, bezpieczny, mamy następną no, politykę jakąś realizowaną prorodzinną, czego bardzo nam brakowało. Mamy pozytywny bilans urodzeń, także 14 tysięcy więcej dzieci urodziło się niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Mamy boom mieszkaniowy, mamy właściwie od czasów Gierka najwięcej mieszkań, prawie 98 tysięcy mieszkań będzie wybudowanych w tym roku, już jest tyle zgłoszonych, a przecież Polska to nie budowa mieszkań, to większość ludzi buduje sobie domy. Także mamy no niesamowitą koniunkturę w gospodarce, rosną płace, i przede wszystkim mamy stabilny rząd i to jest właśnie nasza największy skarb, bo takiego czegoś praktycznie no, oprócz Węgier to właściwie chyba żadny kraj nie ma w Unii Europejskiej. W tych czasach takiej zawieruchy, która teraz przetacza się przez świat, próby sił, w takiej no, geopolitycznej gry Polska no, właściwie ma jak najlepszą sytuację, no, taką, którą naprawdę nie miała już od dawien dawna. Dlatego, że tutaj Unia Europejska, no, czy Niemcy słabną zdecydowanie, także nękane są wieloma kryzysami. Słabnie też Rosja, tutaj jedynie no, mogłaby nas ewentualnie militarnie przewyższyć i zaatakować, co zawsze mogła w ostatnich czasach, ale tego nie zrobi, bo mamy właśnie tutaj Amerykanów. Zaczynamy mieć coraz bardziej pewną sytuację, jeśli chodzi o surowce, zabezpieczenie surowcowe, także żadnego nacisku na nas nie można wywrzeć. I efektem tego są właśnie te tarcia, efektem właśnie jeszcze tych tarć, no i sytuacja taka w Polsce, czyli sytuacja to krótko bym nawet nazwał, to jest właściwie wolna propagandowa wojna medialna. Dlaczego wojna? Dlatego, że taka wojna medialna czy propagandowa no jest częścią w ogóle wojny. I ona, no Niemcy nie potrafią jakby inaczej nam no, innej formy wojny wypowiedzieć, bo nie ma jak. Też nie mają czym, no ale wojnę propagandową jak najbardziej i wojna propagandowa nawet no, jak sobie zobaczymy tutaj na Ukrainie jest częścią wojny hybrydowej. Ja bym to nazwał spokojnie, że jest to tutaj atak na Polskę, bo wojna propagandowa ma polegać na tym, że no, się robi na świecie opinię, że Polska jest krajem niestabilnym, że polskie obozy koncentracyjne były, no tak cała taka ta polityka historyczna. Ja się obawiam, że Polacy już sami powoli w to, znaczy niektórzy oczywiście, tych, którzy się tej propagandzie poddają, zaczynają w to wierzyć. Generalnie ja nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy są właściwie racjonalni, bo tak jak powiedziałem wam w zeszłym odcinku, o tych takich rozemocjonowanych, rozkrzyczanych kobietach, które gdzieś tam tupią nogami, kładą się na ziemi, tupią nogami jak małe dzieci, no to już omawialiśmy i też nawet fajny komentarz był na ten temat. Polecam przeczytanie komentarzy pod tym filmikiem. Naprawdę fajny, dobry komentarz słuchacza czy widza. Ale też jest właśnie druga grupa, zauważyłem, która właśnie jest podatna na tego typu przekaz medialny. I on polega na tym, że właśnie do tego kolega skłonił, bo znajomy, którego uważam za właśnie no, za człowieka racjonalnego, opowiada właśnie coś takiego, w taką gierkę wszedł, że zobaczmy, co się dzieje, zobaczmy, ile PiS ludzi wyciągnie na ulicę i czy to będzie takie rzesze, czy to będzie taka, no, taka wielka manifestacja. Tak jak mówię, no, nie ma powodu, żeby ludzie wychodzili na ulicę z zapisem, czy nie. Dlatego
Dlatego, i to nie jest też żadna gra, kto więcej ludzi wyprowadzi na ulicę. Te manifestacje tak naprawdę, poważnie mówiąc, nie mają żadnego znaczenia dla funkcjonowania państwa, bo chodzi o to, żeby państwo tylko mogło się przed takimi właśnie atakami manipulacji obronić, a manipulacja polega na tym, i ci ludzie autentycznie w to wierzą. Poprzez być może te media społecznościowe, poprzez że jest taki nawał tych informacji, ale przede wszystkim, co mnie tak martwi, to oni przede wszystkim cieszą się, jeżeli ktoś zostanie obrażany. Także jeżeli widzę na przykład na Facebooku, ktoś tam się cieszył z moich znajomych, że tutaj prezydenta zwyzywano, proszę, będziesz siedział, marionetko, tutaj gdzieś tam premiera byłego Kaczyńskiego, gdzieś tam pod domem mu naubliżano, potem czy gdzie tam jeździ na Wawel do swojego brata na grób, czy Antoniemu Macierewiczowi ją naobrażano. Mówię tak, bo jest dzisiaj jest 40, prawie 35 stopni. Także no, nie należy się z tego cieszyć, z chamstwa też nie należy odczuwać satysfakcji. To jest smutne, nie powinno tego w naszej takiej debacie publicznej być. Też rządu nie obala się na ulicy, nie obala ta jakaś ta mała grupka ludzi, chociaż tak no ci ludzie rzeczywiście w to wierzą, że oni wierzą w coś takiego, że jest jakiś mistyczny dyktator, nazywa się Kaczyński, który wbrew wszystkim Polakom rządzi tym krajem i on pociąga za wszystkie sznurki różnymi, być może odprawia jakieś rytuały wokół tego, jakieś zaklęcia wypowiada, ale na pewno jest znienawidzony przez wszystkich i ci ludzie właśnie, oni tutaj ratują ten w tej dyktaturze pogrążony kraj i oni właśnie się sprzeciwiają. No tak nie jest to, rząd ma ciągle wielkie poparcie i to jest właśnie nasze szczęście, że mamy właśnie rząd, który może samodzielnie rządzić, co w tych czasach byłoby bardzo trudne, dlatego że mamy taką sytuację właśnie geopolityczną, ona się nie zmieniła od setek lat. Ona po prostu jest taka, że jesteśmy rozgrywani, dlatego jesteśmy tacy słabi przez wszystkich. No i teraz jest możliwość właśnie zakończenia tego i tutaj wybicie się na podmiotowość. To jest nam potrzebne właśnie z uwagi na Niemcy, dlatego że co jest teraz najważniejsze? To żadne manifestacje to są właśnie nieistotne. Ludzie się. Znaczy, co takiego dobre jest, pozytywne w tych manifestacjach i w ogóle w demokracji jest to, że można było fajnie sobie pooglądać, jak pewni ludzie się demoralizują. Jak sobie pomyślę i teraz to nie jest związane z tematyką w ogóle Polski, ale chcę pokazać, że jest to też właśnie za granicą, że nie jest to domena Polaków. Mój taki idol z lat 80. to był Diego Maradona, piłkarz i jak świetnie grał, praktycznie mistrz świata, a zobaczcie sobie, jak już pod koniec 90. lat wyglądał. Nie? Także człowiek uzależniony od narkotyków, bankrut właściwie, a jaki był chłopak? Jaki był chłopak w latach 80. I teraz wrócę tutaj na nasze polskie podwórko, no zobaczcie sobie na przykład Władysława Frasyniuka, jaki był bohaterski, jakim był człowiekiem w latach właśnie 70. i 80., a jak się stoczył, gdzieś tam jak rzuca się na ulicach jakiś menel, zostaje podnoszony, jak no, policja go, nawet te miny tych policjantów, no wyprowadzali go jak żula zwykłego, gdzieś tam rozwrzeszczanego, zobaczcie jak Tomasz Lis się zachowuje, no jak jakiś kundel, czy ci sędziowie, no w ogóle to, no, żeby sędzia Sądu Najwyższego gdzieś tam na manifestacji przemawiał zaraz po jakichś tam no, rozwrzeszczanych kobietach spod znaku Ryszarda Petru, to takie kobiety właśnie, to jest właściwie, to mnie to dziwi, no. Kobiety rozemocjonowane, krzyczące, właśnie nie potrafiące okiełznać swoich emocji, takie femme fatale i są dzisiaj politykami, no nie wiem, no ja no na każdym szkoleniu, czy właśnie z pedagogiki, czy z przemawiania do ludzi, no czy w ogóle no, z rozmowy z ludźmi, same takie reguły mówią, żeby nie być rozemocjonowanym,
Bo się wychodzi, no, wychodzi się za człowieka niestabilnego, niestabilnego umysłowo, niestabilnego psychicznie. A te kobiety, no właśnie tak się zachowują, pomimo to jeszcze tam mają jakiś poklask, jeśli mówiąc o tych aktorkach, no ale one to grają. Ale no tutaj właśnie bardzo, no, to jest właściwie pozytywna rzecz w demokracji, że jest to przestroga dla nas ludzi, powiedzmy tutaj no, logicznie myślących. Bo żeby nie było jasne, PiS nie jest dla mnie jakąś bajką, nie są ludzie z mojej bajki, których, nie wiem, ja jestem ich fanatykiem, nie jestem. Chodzi o to, że uważam, że w tej sytuacji nie mają żadnej innej alternatywy, w tej sytuacji, która teraz jest Polska, w tym, że jest w takim momencie geopolitycznym i to nie ma innej opcji. Nie mamy innej opcji, tylko no, nie ma żadnej opozycji. To są opozycja jednego tematu, czyli powiedzmy PO, no to jest, no i tam i obywatele RP, no to coś takiego w Niemczech to byłoby zwalczane. Zresztą w Niemczech są też Reichsbürger, tak zwany, Bürger. To są obywatele, tam jest około ich 20 tysięcy, a takich bardzo ekstremalnych to 13. I to są ludzie właśnie, którzy mówią to, co właściwie obywatele RP, którzy nie mają się zamiaru podporządkować prawu polskiemu, bo czy niemieckiemu oni w tym momencie, bo oni uważają, że Niemiec nie ma, że oni będą podatków płacić, że oni wypowiadają posłuszeństwo obywatelskie. No mniej więcej to samo, co robią tutaj obywatele RP, tylko że oni w Niemczech są ścigani, a w Polsce, no to jest właśnie obraz, jak pięknie działa nasza demokracja, że u nas takie, no, takie łajzy mogą sobie normalnie chodzić po ulicy i jeszcze demonstrować, i jeszcze jest policja ich chroni. Także, no i albo, no, no częściowo są to politycy oczywiście, no ale tak naprawdę, no oni przecież no, niszczą nasz kraj, czy demolują, no jak oni twierdzą, że oni nie muszą się podporządkować prawu, czy tak Władysław Frasyniuk mówi, że ma w dupie polskie prawo, no to jaki to jest przykład, nie, jak on nisko upadł, zobaczmy, no a są ludzie, którzy za nim idą, nie, to takie, no smutne to jest, smutne, ale rzeczywiście, no to pokazuje, jak mamy dobry kraj, jak mamy dobrą demokrację, jakim Jarosław Kaczyński jest dyktatorem, gdzie jeszcze policja chroni demonstrantów, którzy demonstrują pod jego domem, gdzie to jest już w ogóle taka atmosfera prywatności. No nie powinno się czegoś takiego robić, to nie wypada, no nie jest to w naszej kulturze, nie wolno takiego czegoś robić, komuś tam stać pod domem. Ale to jest wszystko naprawdę nieistotne w porównaniu z tym, co tak naprawdę się może stać, bo Polska jest takim listkiem, papierkiem lakmusowym. W tym momencie, jeżeli Niemcy wiedzą, jako taki no, hegemon, czwarta rzesza, Unia Europejska, że to wszystkim krajom, które w tej Unii Europejskiej są, nie jest to, nie sprzyja to ich rozwojowi. Wszystkie kraje na tym tracą, tylko każdy boi, no to byśmy mogli zobaczyć po tym do głosowania Donalda Tuska, tak, że 27 krajów niby głosowało się, krajów, czyli ludzi, 27 premierów. To nie było tak. Nie było tak. Przecież potem no, mówili, że to było siebie gwałtem wymuszane wybory, a wszyscy politycy sobie, no te gwałty mówię przez Niemcy, a politycy właśnie no, nie będą wchodzić w konflikt o jakiegoś tam Donalda Tuska z Niemcami. No a Niemcy podobno postawili sprawę na ostrzu noża i właściwie zaszantażowali inne kraje. A nie była to sprawa, tak jak mówię, na tyle ważna, żeby się o to szarpać. No i tak to właśnie wygląda. Tak wygląda ta Unia Europejska. I każdy kraj wie, że tu nie mają w tym żadnego interesu. Ani Włosi, ani Francuzi. Zresztą Wielka Brytania nie miała no i postanowiła zrobić to, co zrobiła. Ale nie mają też Węgrzy, Austriacy w ogóle. Także oni wszyscy na tym tracą. I teraz dla nich wszystkie oczy, i tutaj to nie jest jakaś mitomania, wszystkie oczy zwrócone są na Polskę. Ja byłem ostatnio w Czechach, mieliśmy, znaczy mówię wszystkie oczy, takich ludzi, którzy mają no, jakieś takie rozumienie geopolityki, bo czekają, jak Polska wyjdzie z tego starcia z Niemcami. I jeżeli wyjdziemy z tego, oczywiście nie możemy sobie dać robić jakichś awantur, demonstracji, dlatego też ja nie mam zamiaru w tym uczestniczyć, bo to się zawsze może źle skończyć. Każda demonstracja prorządowa czy jakakolwiek może wywołać prowokacje, to no może właściwie jakaś iskra wywołać cokolwiek. Wolałbym tego nie robić. Uważam, że kraj jest stabilny, rząd ma bardzo duże poparcie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Problem będzie, jeżeli my tą wojnę przegramy, bo wszyscy teraz czekają, co będzie. Nie mają na razie, Niemcy są na razie bezalternatywne. Może się pojawić Polska ze swoją
siłą demograficzną swoim tutaj wielkością państwa, no jako taka odskocznia i jednocześnie z protektoratem Ameryki. I to jest jakaś alternatywa dla tych krajów, ale one czekają. One czekają. Czesi na przykład powiedzieli, że czekamy, co zrobi Polska. Czy wyjdzie z tego zwycięsko? Bo oni twierdzą, też są też troszeczkę manipulowani, że polski rząd nie ma takiej stabilności, nie jest w stanie, polskie władze nie są w stanie ochronić swojego kraju przed tego typu atakiem właśnie, tego typu atakiem medialnym i tego typu ingerencją w państwa za pomocą urzędników Unii Europejskiej. Także ja myślę, że mamy dwa scenariusze. Oczywiście, jeżeli wygramy, dzieje się tak. Niemcy, Angela Merkel bardzo dobrze to wie, będzie musiała się, na razie Polskę zwalcza. Polskę po prostu chce znowu zepchnąć do narożnika, bo musi to robić ze względów prestiżowych, żeby pokazać innym, słuchajcie, kto nas nie słucha, ten będzie stał w kącie i wysłuchiwał naszych połajanek i będzie robił to, co mu każemy, albo nie będzie go wcale. Nikt już się wtedy nie odważy. A jeżeli Polska przetrwa to, oczywiście nie da się manipulować jakimiś tutaj niepokojami wewnętrznymi, tylko zacznie działać, tylko zacznie dalej robić swoją robotę, czyli rozwijać infrastrukturę. Amerykanie czekają na fakty. To, co się teraz dzieje, to jest wiele za wolno. Ten kraj jest jeszcze wiele do zrobienia i tutaj zdajmy sobie z tego sprawę. To jest dopiero początek i dopiero musimy zacząć budować te zręby niepodległości. I teraz, jeżeli to się uda, no to Angela Merkel będzie musiała na nas spojrzeć partnersko. Zobaczymy, czy Niemcy są w ogóle na to gotowi, bo to jest i taki wielki problem. Problem ich polega właśnie, są na to gotowi i to właściwie od Niemiec będzie zależało więcej, bo mi się wydaje, na to gotowi jesteśmy, takie partnerskie rozmowy, ale nie oczywiście jako na tutaj słuchanie rozkazów ze strony Niemiec, tylko że żeby, no, musimy jeszcze po prostu być silniejsi. I to w każdym wymiarze, żeby tutaj spowodować jakieś rozmowy w takiej relacji, na pewnym wspólnym poziomie możemy rozmawiać i wtedy utworzyć dopiero coś nowego. To będzie naprawdę nowy poziom relacji, jeżeli to się uda oczywiście. Ale musimy to przetrwać. To wszystko pociągnie za sobą pewną, Polska będzie pewną alternatywą. Jeżeli my przetrwamy ten pierwszy atak, będzie to pewna alternatywa właśnie dla Czech, dla Słowacji, dla Węgier, dla Rumunii, Bułgarii, Austrii przede wszystkim, no i być może Włoch, wszystkich tych krajów, które no, widzą, że niekorzystnie wychodzą na tym projekcie, który nazywa się Czwarta Rzesza, czy Unia Europejska pod hegemonią Niemiec. I zobaczymy. No, poza tym jeszcze nas wszystkich łączy jeszcze jedno, no pewne podejście do tradycji, pewne podejście do niepodległości, do niezależności, pewna duma narodowa, no i łączy nas jednocześnie no to, że my chcemy, że mamy młodych ludzi, że nie chcemy się pogrążyć w tej takiej lewicowej poprawności politycznej. A zobaczcie jeszcze to. No jeszcze jest jedna sprawa, która nas łączy. Nas, mam na myśli Polaków, Czechów, Węgrów, Słowaków. To jest między innymi także podejście do niekontrolowanego napływu emigrantów. Zobaczcie sobie to. No właśnie. To tyle.